Duberek, witam się z wami w dzień tygodnia, sobotę, witam się z wami w sobotę, nie wiem, który dzisiaj jest, zaraz wam powiem. Sobota to jest dzisiaj 25 sierpnia, ten czas tak leci, że po prostu masakra. No i co, witam się z wami i tak jak obiecałam, nagram wam vloga. Wczoraj trochę mnie sponiewierało, wam powiem, i wylądowałam po godzinie 19 w szpitalu. Wróciłam ze szpitala po godzinie 2 w nocy, tudzież nad ranem. Także masakra, ale nic się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Jakieś tam nerwy, stresy, więc wszystko jest ok. No i co? I wstajemy, ogarniamy się, będziemy właśnie mieli zamiar jechać do Edynburga, tak jak wcześniej wam mówiłam. I dziecku! Dziecko macha, dzień dobry. No, także ja się zbieram. Kurczę, wiem, że to jest ciulowe światło i to jest takie trochę... To jest trochę niefajne, bo nie mam tu fajnego światła, a chciałam wam jeszcze też coś pokazać tutaj, zaraz zobaczymy, czy dam radę. Mam właśnie fajne jeszcze rzeczy od Ani, przywiozła mi właśnie z Hiszpanii. Tutaj mamy z Lancome Hydrazen żelową maskę. Dalej dwa produkty jakieś z Sensei. Ja z tego nic nie miałam, także takie dwa produkciki, oczywiście po 8 ml, takie próbeczki. Jeden to jest step 1 i step 2 i to jest cleansing oil oraz milky soap. Jeszcze tego nie próbowałam, więc to jeszcze przetestuję. I to, co chcę dzisiaj zastosować, jest to Sensei. I to jest, słuchajcie, jakiś boost lifting effect. Także takie coś. Kolejnym moim nowym nabytkiem, jaki wam muszę szybciutko pokazać, jest taki produkt. I to jest produkt. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest produkt. Ubieraj się, kochanie. I to jest produkt, słuchajcie, Dead Sea Collection Retinol Facial Serum bez parabenów z martwego morza minerałami i tak dalej. Możecie to zakupić. Cichutko. Możecie to, słuchajcie, zakupić w Home Bargains. Także zobaczymy, tak to wygląda. Ja sobie wczoraj to pierwszy raz aplikowałam. Za chwilkę muszę szybciutko zaaplikować też pazury, ponieważ wczoraj tego nie zdążyłam zrobić, bo siłą rzeczy nie zdążyłam. Kolejna rzecz, słuchajcie, co wydaje mi się, że jest podróbką, bardzo tanią podróbką, ale bardzo po prostu wzorowana jest, odwzorowana na Glam Glow, to jest Color Glow. Nawet ciut podobna nazwa. I słuchajcie, to jest maseczka. Peel Off Glitter Mask z Revwell Glam Effect. Zobaczymy, być może właśnie jak będzie vlog, to jak sobie nałożę, to wam pokażę, albo na jakichś przybitkach. I ostatnia, nie, przedostatnia jeszcze chyba z nowości, mam Laura Mercier. Ja nigdy z tego nie miałam, wiem, że bardzo dużo produktów i bardzo często ten produkt widziałam u Kingi z kanału The Pink Rook. I ja mam tutaj Laura Mercier i to jest, czekajcie, to jest Creamy Smooth Lip Color i w kolorku takim jest bardzo ładnym, w takim brudnym różowym, 12,99 kosztowało w TK Maxx. Także taka jeszcze pomadeczka, za chwilę spróbuję tutaj jedną ręką otworzyć i wam co nieco pokazać. To jeszcze mam takie Oliwi jakieś pierdółki, które ona sobie pozakupywała. Tak wygląda opakowanie, żadno specjalne, nic się tutaj w opakowaniu nie dzieje. Oli macha wam małpką. Okej, czekajcie i teraz wam pokażę. I pokażę wam, czekajcie, o, to jest taki kolorek, nie, nie widać w tym świetle, słuchajcie. Taki przybrudzony różowy, no powinien być fajnym kolorem, być może właśnie sobie dzisiaj nawet zastosuję, także 12,99, zobaczę. Jedną zawsze taką fajną mogę mieć. Rzecz najfajniejsza, tak myślę, jaką dorwałam i przy jakiej najdłużej siedziałam, bo się zastanawiałam wziąć, nie wziąć, wziąć, nie wziąć. Paleta! Oczywiście paletka z Too Faced Glitter Bomb. Z 38 rzekomo na 27,99. Także Glitter Bomb wylądowała w moich łapkach. Ja wam zrobię test tej paletki całkiem oddzielnie, teraz tylko pokazuję wam, co nabyłam. I reszta pierdółek to już tutaj Oliwia sobie pokupowała, czyli oczywiście Batiste, tutaj jakiś krem na wypryski, tutaj Blackhead Peel Off Facial Mask i wzięła sobie te takie, ja nie wiem jak to nazywa, ale to jest ten Blackhead Removal Tool, czyli te takie urządzenie do zaskórników ściągania z twarzy. Także tak by to wyglądało. Ja cóż,
Zaczynam teraz pielęgnację, idę za chwilkę z Krzysiem wypić kawę albo herbatę. Ogarniamy dzieciaki i będziemy jechać. Jak widzicie, o, wojna. Wojna z małpą. No, także ja się biorę za tą wojnę i odzywam się do Was całkiem niebawem. I hejo, hejo, odzywam się do Was ponownie, bo usiadłam sobie tutaj już w kuchni. Przygotowuję sobie mniej więcej, wiecie, lustereczko, powiedz przecie. Mam... Otworzy Ci? Mam na twarzy, słuchajcie, nałożony podkład, ale naprawdę bardzo w niewielkiej ilości. I na ustach, słuchajcie, mam tą Laura Mercier. Chciałam sobie sprawdzić, ale widzę, że jest dość mocny pigment, ale fajny. Zobaczymy, czy będzie trwały. Oczywiście, jak domaluję resztę, będzie to wyglądało na pewno lepiej. Ja siedzę naprzeciwko, co prawda, światła dziennego, ale zdaję sobie sprawę, o, widzicie, że w każdym świetle to będzie inaczej wyglądać. Raz on wygląda na taki mocniejszy, a ogólnie wcale taki nie jest. Więc tak, co ja zastosuję? Decali kontur na pewno, jeżeli chodzi o ocieplenie i przybrązowienie i konturowanie twarzy. Synek, ubieraj się proszę. Czekajcie, patrzcie, o, wszystko korespondencja do mnie. Zaraz będę patrzeć, co tu przyszło, tu jakaś karta. Dobra, pędzelki, mam tutaj zestaw pędzelków. A, synek, oddam Ci, proszę. Bo ja nie lubię czekolady, zjesz sobie. Fajnie. No, więc wybrałam tą paletkę, ponieważ wymyśliłam sobie, że będę chciała zrobić, już Wam pokażę, ja nie będę Wam swatchować teraz tych cieni, dlatego że zrobimy sobie po prostu makijaż, a z paletką tak oddzielnym filmikiem, zobaczcie, jak ona wygląda przepięknie. Tutaj ten brokat się rusza. Gracja, proszę iść ubierać. I ona wygląda tak, pokażę tylko z daleka i będę bardzo chciała właśnie użyć dokładnie ten kolorek. No, a używając ten kolorek muszę jako bazowy nanieść coś mniej więcej podobnego, a że mam tutaj tylko tą paletkę i tą z PS, no to z tej paletki powędruję, myślę, że któryś tutaj z tych. Boże święte. No, także któryś tutaj z tych powędruje jako bazowy, a całkiem jako taką podstawę na całą powiekę oczywiście, bez dwóch zdań, poleci zdecydowanie jednak chyba ten najjaśniejszy, aczkolwiek wiem, że tutaj ten jako jest baza, ale nie wiem, on jest chyba jako baza pod te tutaj, te cienie, te fajne takie błyszczące, więc chyba jednak poleci Smashbox i to będzie ten najjaśniejszy, najpiękniejszy tutaj z bazowych cieni. Jeżeli chodzi... Aha, przygotowałam sobie też ten glitter, on mi się przyda do tych cieni z Too Faced. Jeżeli chodzi o tusz, to użyję L'Oreal i pomadka to jest ta, co już Wam teraz powiedziałam, jakby ktoś pytał o kolorek, to jest to Antique Pink. Tak się nazywa ten kolor. No i zakupiłam klej w Tesco. Macie do nabycia go w Tesco za 3,50 Elegant Touch. No i to wszystko. I nakładam jeszcze pazury. Więc najpierw myślę, że chyba nałożę pazury, a potem zrobimy makijaż. I nagrałabym Wam pazury, bo wiem, że się za chwilę pewnie tam ktoś spyta, że Aga, miałaś nagrać nam pazury. I owszem, ale czekamy na gości, więc za chwilę po prostu do Krzysia jeszcze przyjeżdża tutaj znajomy z żoną, więc siłą rzeczy nie będę miała włączonej kamerki i myślę, że odezwę się do Was z drogi. Zresztą z drogi będzie więcej coś do pokazywania niż tylko to, co tutaj mam. Także do usłyszonka. W Edynburgu, zobaczcie, i wjeżdżamy do Soft Wash! Yeah! Będziemy się myć! Cześć! Poproszę dobrze zapiątkę. Kurde, dobrze robią zapiątaka, yeah!
Ale czad! Zawsze chciałam, żeby tak ktoś nas ochlapał. O, dzięki, nie? Spoko. Nic nie widzę teraz. Ale super, to wygląda jak pod prysznicem. Wiem, wiem, jaram się, ale pierwszy raz jestem na myjni tak w aucie siedząc i że nas myją. Teraz będzie, co tu teraz robi? Co tu teraz? Kukuje? Słyszycie to? Wow! Ale czad! Gracjan! Gracjan! Patrz! Tak leje. Zobacz, jak leje. Co się boi? Będziemy wjeżdżać pod te, pod mopy. Ale macie atrakcję, po prostu szok. Pan mówi, żeby... Dobra, stój. I teraz dół. I przed nami takie fajne coś, zobaczcie. Szczoty. Ale fajnie widać. O, i shower. I prysznic jest. Ale czad. O Jezu. Nie po oczach, panie Chawranek. Ale super. Czad. Jeszcze wam nagram za chwilę, jak wjedziemy pod to coś. O, wjeżdżamy. Jesteście z nami na myjni normalnie. Jeszcze coś? Proszę pana. A, bo tamten chyba jeszcze stoi. Wow, a tu takie te chodzą. Tu już jedna i tu drugie. Już powiedział, żeby jechać? Nie? Już? Już nas ciągnie. Wow. Ale to fajne. Jesteśmy w tej chwili na taśmie i przesuwasz. Jak się przesuwam? Przecież ty jedziesz, a nie się przesuwam. No ty. Nie. Tam coś w ten wcisk. Się nie złączony, ale nie jadę. Patrzcie, jakie fajne. Wow! Wow, ale leje, ulewa. Ale fajny dźwięk. Wow, ale dziewczyny, normalnie będziecie się lać, nie? Jaka ekscytacja z myjni, słuchajcie. No te, co mają auto, to dla was to jest, wiecie, chleb powszedni, ale dla mnie to jest coś zupełnie nowego. O, i teraz wjeżdżamy w dywany, patrzcie. Turbo dry. Don't break. No postaramy się. Uwaga, uwaga. Się podnosi się. Stój. Kurde. Siedzę tam. No weź. To samo się, naprawdę? Ja pierdolę. Zahacza. Nie, nie zahaczy na woda. Się Krzysiu brecha ze mnie, bo... No masakra, pierwszy raz takie coś widzę, no. Siedzę w aucie i widzę i słyszę fajne takie od w ogóle jakieś, no, relaksujące. To lepsze niż spa, słuchajcie. Patrzcie, jakie fajne. Nas atakują, nas takie węże. Wow! 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 Yeah! Żyjemy. O, i proszę. Ale bardzo duże kolejki, wam powiem. No jeden nie... funt? Tu przed nami pan, zobaczcie, jakie tam jest tam... Tu mamy azdę. W ogóle jesteśmy na czym? Jak się to nazywało? To mówisz? To? Nie, to... To się nazywa inaczej. A, inaczej. No to się inaczej nazywa. Patrzcie. Kolejka. Ale patrzcie, jaką mamy pogodę. Pogodę mamy przepiękną. Jest słonecznie, jest fajnie. Mam nadzieję, że ten vlog w końcu wam troszeczkę zrekompensuje to, że troszeczkę nie nagrywałam. Wiem, że wolałybyście teraz może patrzeć na mnie niż na auta. No ale już wam tak nagrywam. Ja się odezwę do was z drugiej strony, jak będziemy ten w mieście. No, ja się teraz do was trochę odwróciłam. Powiem wam, że pomadka nawet fajnie się trzyma, ale jeżeli mam być z wami szczera, szczerze z ręką na sercu, ja kompletnie nie odczuwam jakiejś znacznej różnicy pomiędzy tym, że to jest jakaś Laura Mercier, która kosztuje jakieś 30 czy 20 ponad funtów, poza na przykład jakąś Bourjois, czy nawet East Collection. No, ja nie wiem, nie rozumiem. No i właśnie miałam wam powiedzieć, pazury założyłam te.
Także dzisiaj mam tezy. Z czego to było? Chyba z Kiss? Albo z Kiss, albo z Elegant Touch, teraz nie pamiętam. W każdym razie pokazywałam Wam na pewno paczkę i pokazywałam Wam z tymi pazurami, że to był zestaw, gdzie miałyście albo naklejki, czyli opcję naklejania na naklejkę, albo naklej. Robaczki są, pokażcie się. Pokażcie się robaczki moje w komplecie. A trzeci robaczek mój tutaj się chowa. No i tak daleko się nie schowa, bo dziad nie wyjdzie na ulicę. Ale jest, nie? Jest, Krzysio. No, także jedziemy. Znaczy w sumie stoimy. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. A, miałam Wam pokazać makijaż oka, ale też nie wiem, czy będzie coś widać. Oczywiście światło dzienne. Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, bo nie wiem, co widać. W każdym razie zastosowałam tą paletkę z tą glitter z Too Faced. I jedno zrobiłam albo źle, albo muszę się jeszcze ogarnąć z nią, oswoić, bo lekko się odbija jednak ten foliowy cień, bo ja nakładałam te cienie błyszczące na ten glitter z... na ten klej taki, wiecie, na ten, no wiecie, o co mi chodzi, na ten glitter z NYXa. Ogólnie aplikują się na ten glitter super. No, dobra, nie będę tracić czasów stojąc w aucie. Stylizacja moja jest bardzo sportowa, nawet nie muszę pokazywać, bo nie ma co. Jestem w spodniach zwykłych, najzwyklejszych, czarnych z Primarka. Muszę właśnie zakupić sobie takie, bo dzisiaj mam spodnie Oliwii, rozmiar 8. Muszę dyszkę sobie zakupić, czyli dziesiątkę. I jakąś bluzę, bo jestem kompletnie nieprzygotowana tutaj do zajęć. No, a tak poza tym to stara bluzka, to już ją znacie. Bluzka zakupiona w Hiszpanii. No i co? I odezwę się do Was już z miasta. No i hejo, jak widzicie, bo może nie poznajecie, a co niektóre poznają, właśnie wjeżdżamy. Wjeżdżamy już w samo centrum, czyli na Princess. To był ziew mojego dziecka. O, tam wow. Pamiętam właśnie już też. Normalnie czuję się... O, patrzcie, koło te, Oli. The Edinburgh Wheel. No. Aj, normalnie, magiczna aj. No i wjeżdżamy sobie. Piękne, to mi się tak podoba ta architektura tutaj. Super. No i co? I oczywiście, jak widzicie, pełno tutaj transparentów, reklam i plakatów, bo... No, jest zburzony, widzisz? Bo jest festiwal do 27, także stąd tyle też ludzi. No, my za chwilkę będziemy wysiadać. No. Także my za chwilę wysiadamy, Gracjan idzie do taty, a my idziemy w miasto. No. Krzysio też idzie w miasto. O, patrzcie, pokażę Wam nawet tu jakieś plakaty. Nie wiem, nawet nie mam pojęcia, co się tutaj będzie działo. Tam wcześniej już też widzieliśmy jakieś żonglowanie. No, myślę, że jak obejdę z Wami najpierw tutaj shoppingi, pokażę Wam, co jest jak. Muszę zajść do Primarka, to na pewno. A potem po prostu wrócę się tutaj dla Was specjalnie i postaram się Wam coś pokazać właśnie z tego festiwalu. No, wszędzie reklamy festiwalu. Z jednej strony muszę Wam powiedzieć szczerze, że tęskniło mi się za takim tłumem, ale też wiem, że tak z 10 minut w tym tłumie będzie mi się chyba tęskniło za wioską. No i jesteśmy na Princess, tam jest właśnie też ten zameczek taki fajny, co na nim byliśmy u samej góry kiedyś z moim bratem. Fajnie. Tutaj John Lewis właśnie, czyli właśnie ten shopping center, który został zburzony i właśnie pamiętał, że był zburzony. A tu po prawej stronie pamiętam właśnie na karucele zawsze jeździliśmy z Krzysiem też, tam na dół się wjeżdżało na parking. Fajnie, powiem Wam, że tak sentymentalnie i tak wszystkie wspomnienia wróciły, jakbym tu była wczoraj się czuję. No i zobaczcie, ile ludziów. No i tak jak mówię, zburzony John Lewis. Nie wiem, co tutaj będą robić, nie mam zielonego pojęcia. Open as usual. To ja nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem. No. O, tu jest wejście do John Lewisa. Czyli właśnie to z przodu coś tu zburzone. Ja nie wiem, bo ja tu wieki nie byłam, jeżeli chodzi o hotel był. Krzysztof mówi, że był hotel, więc hotel jest zburzony, a John Lewis tutaj jest jeszcze obok. Więc jest normalnie.
No, także co? No teraz już znowu nie będę tracić karty. Uważaj, Krzysiu. I ten. I odezwę się do Was już, jak będziemy chodzić i oczywiście jak będę mogła wyjąć telefon.